Rozpoczynamy drugą turę. Państwo będziecie mieli okazję, o tym już mówiliśmy, dać swoje pytania kandydatom. Natomiast teraz zrobimy to my, Magda Jasińska i ja, będziemy zadawać Państwu pytania. Każdy z Państwa ma 1,5 minuty na odpowiedź. Mamy dla Państwa przygotowanych 9 pytań. Prosimy o losowanie. I zaczynamy tym razem odwrotnie, a więc od Pana Andrzeja Wiśniewskiego. Proszę wybrać numer pytania od 1 do 9. Tylko do mikrofonu poprosimy. Do mikrofonu poprosimy. Siódme. Siódme pytanie. Grudziądz, miasto przemysłowe. Jak Pana zdaniem należałoby zaprosić inwestorów do strefy, żeby była maksymalnie wykorzystana, najlepiej w 100%? No, myślę, że wszyscy zastanawiamy się, dlaczego po 8 latach istnienia ciągle nie jest wypełniona w 100%. To jest chyba ewenement w skali kraju. No przede wszystkim trzeba mieć gotową, przygotowaną, bardzo solidną ofertę inwestycyjną. Takiej oferty nie ma, bo ja sam z racji tego, czym się zajmuję, zdarza mi się poszukiwać terenów inwestycyjnych dla różnych podmiotów. Tam bardzo ciężko znaleźć dobrą, porządnie przygotowaną ofertę z Grudziądza. Dalej myślę, że nie jest możliwe czy dobre bierne oczekiwanie, aż wreszcie do Grudziądza trafi jakiś inwestor. Trzeba, posługując się własnymi służbami lub jeżeli się nimi ich nie ma, wyspecjalizowanymi agendami, które szukaniem takich inwestorów aktywnie się zajmują. Dalej miasto powinno być też, jego możliwości inwestycyjne, to czym dysponuje, powinny być też promowane, czego również w Grudziądzu, o czym również w Grudziądzu trudno mówić. I właśnie brak tej polityki zaowocował tym, że właściwie Grudziądz jest chyba jedynym miastem w Polsce, które mając specjalną strefę ekonomiczną, przeznacza ją na, lokuje w niej wytwórnie mas bitumicznych, składowisko słomy do spalania, prawda? Natomiast nie lokuje tu poważnych inwestorów w innych dziedzinach. Bardzo dziękujemy. Siódmego pytania już nie ma do wyboru. Teraz pani Joanna Wiśniewska. Poprosimy do mikrofonu numer pytania. Poproszę pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie. Grudziądz, miasta nauki. Jak pani widzi potencjał tego miasta w sferze rozwoju nauki, tworzenia uczelni wyższych, tak żeby zatrzymać młode pokolenie tutaj w mieście? Czas start. Więc tak, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, jak widzimy, od dłuższego czasu one uciekają. Ten wyż demograficzny, do którego między innymi mój rocznik należy, on już skończył studia, podjął pracę, więc warto skupić się na tych osobach, które dopiero będą podejmowały zarówno szkoły średnie, jak i szkoły wyższe. Ja bym skierowała tutaj uwagę, jeżeli chodzi o młodsze osoby na szkoły średnie, szkolnictwo zawodowe i techniczne, rozwój nowoczesnych technologii, technicznych kierunków w szczególności, również zawody niszowe. Jesteśmy małym miastem w porównaniu ze skalą Polski, więc warto rozwijać te zawody, które są jeszcze niszowe i które będzie można wykorzystać w przyszłości. W taki sposób zresztą jest w pewien sposób promowany nasz Grudziądz. Warto tutaj powiedzieć też o tym, że mój rocznik będzie bliżej 40 roku życia i tutaj są specjalne programy państwowych uczelni. Są to bezpłatne studia popołudniowe, które mogą podjąć osoby pracujące. Warto zmierzać również w takim kierunku. Proszę Państwa, tendencja jest taka, że młodzi ludzie, wychowując się w Grudziądzu, chcą wyjeżdżać na zewnątrz, do większych miast, aby uczyć się i tą wiedzę tutaj do nas przywozić. Więc zastanówmy się nad tym, w jaki sposób skupić te osoby w Grudziądzu, aby mogły tą swoją przedsiębiorczość wyuczoną na studiach u nas rozwijać. Dziękujemy, stawiamy kropeczkę. Kolejna to pani Mariola Sokołowska. Pytania już teraz od 2, bo 1 zajęta i 7 też. Od 2 do 9. 6 poproszę. Pytanie numer 6. Grudziądz, miasto zdrowia, regionalny szpital specjalistyczny. W ciągu roku dług szpitala w Grudziądzu wzrósł aż o 60 milionów złotych.
na koniec czerwca tego roku wyniósł prawie 370 milionów. Jak widzi Pani przyszłość szpitala i jak Pani zdaniem należałoby szpital zmodernizować i mu pomóc też przede wszystkim w długu? Szpital specjalistyczny, szpital regionalny jest chlubą naszego miasta. Wymaga naprawdę wszelkich wysiłków, tak, ażeby ten szpital bardzo dobrze prosperował. Zadłużenie szpitala wynika z wielu czynników. Przede wszystkim chciałabym, ażeby ten szpital mógł być wykorzystany niemalże w 100%. Dzisiaj wiemy, że jest wykorzystany w 50%. W związku z tym, tak jak zapowiada już pan dyrektor szpitala, program naprawczy, ale nie tylko. Jakie wsparcie ze strony miasta dla naszego szpitala? Ja upatruję w dwóch aspektach. W związku z tym, żeby od zaraz wykorzystać lepiej ten szpital, poza negocjacjami z Narodowym Funduszem Zdrowia, poza tym, że po prostu dostępność do tego szpitala musi być jeszcze większa. Jak ściągnąć specjalistów, którzy mogą po południu wynajmować pomieszczenia, gabinety w szpitalu, a nie poza szpitalem. Ale do tego musi być łatwy dostęp. Nie może być płatnego parkingu, bo żadna praktyka prywatna po południu w gabinetach, a przecież płaciłoby się czynsz, więc to już jest dodatkowy zastrzyk. Ponadto specjalistyka, a także kadra medyczna, która dzisiaj po prostu, której dzisiaj tak bardzo w Grudziądzu pracuje, brakuje. Przepraszam, proszę Państwa, musimy podjąć natychmiastową współpracę z kolegium medyków. Musimy postawić kropkę. Dziękuję bardzo. I pan Mirosław Roszkowski, numer pytania. Tam może kolejny wolny. Kolejny wolny. Grudziądz, miasto uzdrowiskowe i chodzi nam o złoża solankowe. Czy to rzeczywiście przyszłość Grudziądza? O koncepcję chciałabym spytać pana rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego. Co sądzi pan o tej koncepcji? To znaczy koncepcja, no sprawa wygląda według mnie źle. Nie ma możliwości niestety przyjrzenia się temu bliżej, bo zrozumiałych względów. Natomiast gdybym został tym prezydentem, mógłbym się bliżej przyjrzeć. Ale podstawowy problem widzę w tym, że sprawą zajmują się urzędnicy, a nie przedsiębiorcy. Powinni się takimi sprawami zajmować przedsiębiorcy. Oni potrafią ożywić i sprawić to, że wszystkie przedsięwzięcia będą rentowne i będą się rozwijały. Także tutaj widzę możliwość rozwoju tego. Czas już troszeczkę jest. Mówił pan, że nie rozeznał się pan, tak? Znaczy, to znaczy nie tak, rozumiem, że się nie rozeznałem, co nie mam możliwości dokładnego zbadania przyczyn, dlaczego tak to jest. Ale główną przyczyną widzę w tym, że zajmują się tym urzędnicy, a nie przedsiębiorcy. Urzędnicy nie mogą zastępować przedsiębiorców. Niestety gospodarka rozwija się i opiera na przedsiębiorcach. Dziękujemy. Dziękujemy. I pan Robert Malinowski, prosimy o wybór pytania. Poproszę numer 5. Numer 5. Grudziądz, miasto atrakcyjne turystycznie. Znakomite położenie miasta, liczne zabytki, solanki to duży atut. Jak należy zawalczyć pana zdaniem o przyciągnięcie turystów? Szanowni Państwo, jeden z głównych argumentów w przyciąganiu turystów, gości naszych, jest promocja. Promocja na szeroką skalę naszego miasta, promocja poprzez różne działania. I tak my to w tej chwili czynimy. Poprzez działania zewnętrzne, promocja gospodarcza, bierzemy udział w targach różnych inwestycyjnych, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Poprzez promocję kulturalną, bierzemy nieustanny udział w różnych produkcjach centralnych, filmowych, związanych na przykład z telewizją krajową, czy z innymi programami nagrywanymi centralnie. Zapraszamy również do Grudziądza zespoły, jak na przykład ostatnio był Sabaton i Riverside, takie, które ściągają chętnych fanów z całej Polski, ostatnio było 10 tysięcy, poprzez promocję sportową, gdzie jest kilka dyscyplin sportu, które są transmitowane na żywo przez 2 godziny na całą Polskę, jak na przykład tenis stołowy, żużel czy piłka nożna.
poprzez promocję również na naszych stronach miejskich, czy na naszej stronie internetowej miasta, czy poprzez na stronach specjalistycznych, informacji turystycznej, czy jeszcze innych. Więc promocja jest głównym takim atutem. Ponadto musimy dbać o odbudowę i rewitalizację zabytków, jak na przykład czynimy w tej chwili przez odbudowę wieży Klimek, takiego symbolu przedwojennego Grudziądza, i poprzez rewitalizację Śródmieścia. Dziękujemy.